Witamy w kolejnym filmiku Travel Hunters. Z Kalą od dłuższego czasu mieliśmy takie marzenie, żeby zobaczyć rajską wyspę, trochę tropikalną w takim komunistycznym wydaniu. I udało nam się to marzenie zrealizować. W tym roku byliśmy na Kubie. Stworzyliśmy dla Was serię filmików, które opowiadają o miejscach, jakie udało nam się zobaczyć. Było to m.in. Varadero, Vinales i Havana, o której jest właśnie pierwszy filmik, który oglądacie. Pokażemy Wam, co warto zobaczyć w stolicy, jak wygląda życie Kubańczyków oraz takie podstawowe informacje jak transport, wyżywienie oraz waluta na tej wyspie. Także zapraszamy, zostańcie z nami. Jak już wylądujecie na Kubie, to warto iść na odloty, żeby wziąć taksówkę. Jest tam ich więcej, a poza tym troszeczkę mniej liczą. Nam udało się zgarnąć kabrioleta, to była jedna z takich naszych marzeń. Ale jeżeli weźmiecie jakąś inną taksówkę, to zapłacicie około 15 do 20 kuku. Staliśmy na miejsce, zginęły nam bagaże, jak zwykle. Nie może być przecież idealnie. Ale jechaliśmy taksówką jaką? Kabrioletem. Za 25 cuców. O tam jesteśmy, o tam. Tam jest nasze mieszkanko, 16 piętro, o tutaj. To idealnie. Moi drodzy, na Kubie są dwa rodzaje tak naprawdę zakwaterowania, które powinny nas interesować. Pierwszy to jest hotel, czyli taki standardowy hotel, który jest stosunkowo drogi, i casa particulare. Casa particulare to jest takie kubańskie Airbnb. Wynajmujemy albo pokoik z łazienką, albo całe mieszkanko. Standardy są naprawdę różne, ale co jest fajne w tym, że mieszkamy z kubańską rodziną. Nasi gospodarze generalnie są bardzo mili. Jako, że zgubiliśmy. Bardzo mili. Jako, że zgubiliśmy nasze bagaże, nie to zaoferowali. To linia lotnicza. Tak, linia lotnicza. To zaoferowali nam ciuchy. I generalnie dlatego Kala dzisiaj jest prawdziwą Kubanką. Hola, chica. I to jest właśnie ta ciepła, dobra strona Kubańczyków, którzy chcą Wam pomóc, dać Wam szczoteczkę do zębów, jak zginął bagaż, czy nawet dzwonić 17 razy na lotnisko, upewnić się, czy ten bagaż wyjechał, czy nie. Oprócz tego oni są bardzo, bardzo mocno rodzinni, roztańczeni, ciepli, życzliwi. Szliśmy starą Hawaną i wszystkie domy były pootwierane. Muzyka grała naprawdę różna, z jednego domu taka, z drugiego taka, a ludzie się bawili przy wszystkim. Natomiast jest też druga strona Kuby. Pamiętajcie, że codziennie w Hawanie jest festiwal cygar. Zawsze. Tak, tego się dowiedzieliśmy od przynajmniej 50 osób dzisiaj. Tak, codziennie jest festiwal cygar, salsy, rumby, czegokolwiek. Tylko dzisiaj oczywiście. I special prize, zawsze special prize. Natomiast nie dajcie się zwieść, nie ma żadnego festiwalu cygar tylko dzisiaj, czy festiwalu salsy. Tak naprawdę to jest kolejna metoda na to, żeby wyciągnąć od Was pieniążki, a jest tych metod bardzo wiele. O, jedną z nich jest taksówka. Jak wsiadacie do taksówki, najpierw ustalcie cenę, sprawdźcie sobie w internecie jakieś różne relacje, ile powinna wynosić opłata za dany kurs, bo możecie zapłacić naprawdę od 50 centów do 5 dolarów za tą samą trasę. Może Was taksówkarz nie dowieść tam, gdzie chcecie, także najpierw ustalcie wszystko. Havana ma wiele dzielnic, my skupimy się na dwóch, które są dla nas najważniejsze, czyli Havana Vieja oraz Vadedo. Vadedo jest taką spokojniejszą dzielnicą w odróżnieniu od starej Hawany. Nie ma tam tłumów turystów i trąbiących taksówkarzy i tak dalej. Natomiast mamy tam takie coś jak Plac Rewolucji. Obiekty jak ambasady, teatry, muzea. I w Vadedo właśnie... Mieszkaliśmy my. Dokładnie. Z Vadedo do Havana Vieja można dostać się na przykład taksówką za 3 do 5 kuków albo przejść się deptakiem, który nazywa się... Malecon. Jest to takie centrum rozrywki Hawańczyków. Tam ludzie spotykają się po to, żeby zjeść, napić się, pooglądać zachody słońca, na romantyczną kolację, jakieś randeczki. Młodzież zbiera się w grupkach i słucha głośno muzyki bądź tańczy, ale także ludzie siadają na murku i łowią ryby. Paląc cygara. Także nie może Was zabraknąć na tym deptaku. To jest obowiązkowy punkt każdej wizyty w Hawanie.
Hawana to nie tylko kolorowe budynki, super uśmiechnięci ludzie, piękna kubańska muzyka i super samochody w starym stylu, ale to także niestety duża bieda. Jest tam pod względem tego naprawdę ciężko. Pomijam fakt zakupów, o których będziemy mówić później, natomiast jest brudno. Nie da się tego ukryć, jakby po ulicach biegają kury, normalnie śmiecie, śmieci istnieją, natomiast jakby korzystanie z nich jest rzeczą drugorzędną. Sam brzeg Maekonu w tych bardziej popularnych miejscach jest wysprzątany, natomiast jak pójdziemy troszkę dalej, no to normalnie w wodzie pływają śmieci, ludzie szukają tam różnych rzeczy, naprawdę to widać. Jeżeli przygotujecie się na to, że jednak będzie tam brudno i że ludzie naprawdę mają ciężko i jakby przygotujecie się na to mentalnie, no to mimo wszystko Kuba ma bardzo wiele do zaoferowania. Naprawdę można znaleźć też bardzo wiele pozytywnych aspektów tego. Przykładowo przy Placu Rewolucji biegają kury. Pod pomnikiem José Martí ludzie grają w piłkę nożną. I czują ten kubański klimat. Oni mimo wszystko się radują z życia i są naprawdę szczęśliwi. Kupiliśmy świeże mango za jednego cuca, dwa mango. Mogliśmy lepiej wynegocjować, bo chciałem na początku 6 peso, tych ich, ale nie mamy peso. Tam jeden cwaniak ogarnął, że w sumie nie mamy peso i powiedział, że za jednego kubka dostaniemy dwa mango. Moi drodzy, pieniążki na Kubie to skomplikowany temat. Musimy zacząć od tego, że są tam dwie waluty. Jedna waluta to jest CUC, czyli kuki, a druga waluta to jest CUP, czyli kupy. CUC jest walutą wymienialną, czyli możemy za nią kupić dolar lub euro i odwrotnie, a CUP jest walutą lokalną i dostaniemy ją w ramach reszty, bądź jak poprosimy jakiegoś Kubańczyka o wymianę naszych CUC. Jeden CUC to jest około 25 CUP. Kubańskie banknoty możemy rozróżnić w ten sposób, że na kubańskich dolarach będzie, czyli CUC, będą przedstawione pomniki, a na kubańskich pesos będą przedstawieni bohaterzy narodowi. Jeżeli chodzi o wymianę, lepiej wymieniajcie z euro, ponieważ dolary mają 10% podatek, czyli jak wymieniamy 100 dolarów, dostaniemy 90 kuków, mimo że jest 1 do 1 przelicznik. W miejscach, gdzie możecie wymienić, to są zazwyczaj banki, albo hotele też bardzo często mają u siebie kantor. Kursy nie mają dużej różnicy między bankiem a kantorem w hotelu. Pochowanie najlepiej poruszać się taksówkami, a są ich 4 rodzaje. Pierwsza z nich to jest taxi collectivo, czyli taka taksówka, samochód osobowy, który przy okazji zatrzymuje się jakby trochę na przystankach i ma stałe trasy. Także nie dojedziemy od punktu A do punktu B, tylko od okolic punktu A do okolic punktu B. Natomiast zyskujemy to, że są dużo, dużo tańsze od zwykłych taksówek, ponieważ taki kurs kosztuje od 10 do 20 CUP. Niezależnie gdzie jedziemy. Oprócz tego mamy okazję poznać lokalny klimat, ponieważ jeżdżą nimi głównie Kubańczycy. Drugi rodzaj taksówki jest to zwykła taksówka, takie jakie są w Polsce, z tym, że zamiast normalnego Peugeota będą to samochody z lat 50. amerykańskie. Oprócz tego są trochę droższe. Musimy zdawać sobie sprawę, że taka taksówka w porównaniu do Collectivo kosztuje około 10 razy więcej. Natomiast nie dajmy się zwariować, to jest do 5 dolarów, tak? Więc nadal jest to stosunkowo tanio. Natomiast jednak musicie się targować. Trzeci rodzaj taksówek to są Coco Taxi. To są najbardziej turystyczne taksówki, jakie możecie znaleźć na Kubie. Czyli taki skuterek połączony z naczepą w kształcie żółtego kokosa. Otwarty, także jedziemy od punktu A do punktu B. Płacimy troszeczkę więcej jak za zwykłą taksówkę, natomiast warto doświadczyć i czegoś takiego. I czwarty rodzaj taksówki to jest taksówka, nie taksówka, bo taka delikatnie szemrana. To są Kubańczycy, którzy po prostu jadą i przy okazji może kogoś zgarną. Natomiast jeżeli znacie hiszpański, to super, używajcie hiszpańskiego, bo my na przykład trafiliśmy taksówkę, w której pan nas nie dowiózł do samego końca, zajechaliśmy na dwie stacje benzynowe, w międzyczasie odprowadziliśmy jakiegoś pana do domu, także różne ciekawe rzeczy działy się po drodze. Kuchnia kubańska. Jorgos, powiedz nam, z czym ci się kojarzy kuchnia kubańska? A powiem wam, generalnie kuchnia kubańska kojarzy mi się z kanapeczką, z mięskiem, grillowane wszystko, serek, smakowitości, mua! Ach, do tego awokado, kukurydza, jakieś mango, owoce morza, taka karaibska kuchnia, to nie jest Kuba. Chyba że jedziecie do hotelu, tam na pewno znajdziecie i takie smakołyki. Niestety Kuba pod tym względem jest bardzo biedna, bo embargo nakłada na nich pewne ograniczenia w produktach. Dokładnie. Przez co kuchnia jest dość uboga. I składa się głównie z czego?
Tak, główne składniki kuchni kubańskiej to ryż i fasola. I czasem kurczak. Nie oznacza to natomiast, że nie znajdziecie tam restauracji bądź barów, w których sobie zjecie bądź napijecie się jakiegoś drinka. Z tym, że jednak te bary i restauracje nie są miejscem, gdzie znajdziecie Kubańczyków. Kubańczyków na to nie stać, żeby jeść w restauracjach, bo danie kosztuje około 10 dolarów. Standardowe do 20, jeżeli chcemy jakąś rybę lub mięso. Natomiast Kubańczycy jedzą w innych miejscach. Takie przysmaki jak na przykład... pizza albo hamburgery. Tak, i to możecie rzeczywiście znaleźć mnóstwo takich budek z jedzeniem czy garaży. Mamy chleb z almetę na talerzyku i soczek, taka pinia kolona. Hamburgery! Kala, jesteś głodna? Nie spodziewajcie się europejskich burgerów czy amerykańskich. O nie, zupełnie. Burger to będzie raczej bułka przecięta i posmarowana jakimś ketchupem, rzucone na to kawał obciekającego tłuszczem mięsa i podane na serwetce. Albo kartce papieru. Także to jest to. Pizza jest już troszkę lepsza, zjedliśmy parę pizz i naprawdę niektóre były ok, natomiast nadal to jest daleko odbiegające. Z tym, że cenowo muszę wam powiedzieć, że taki burger kosztuje 5 peso, CUP, czyli jakieś 20-30 centów. Dokładnie. A co jest ciekawe na Kubie, to jest tam bardzo duża kultura jedzenia lodów. Byliśmy zaskoczeni z Jorgosem, kiedy po zmroku była ogromna kolejka rozciągająca się wzdłuż parku. Gelato. Tak, tylko po to, żeby dostać kulkę lodów. A i spotkaliśmy przemiłego pana, który wam teraz opowie o swoich lodach. Zapraszam moich jesieli do doświadczenia. To jest moja praca, ja mam najlepszych lodów na Kubie. Mamy szeroką ofertę i dobre ceny. Mamy różne smaki, takie jak czekoladowe najlepsze, a kokosowe, waniliowe, truskawkowe, a cytrynowe, a ananasowe. Ile to kosztuje wam, mięsa ponijał na piwko jeden. Dziękuję i zapraszam ponownie. Dziękujemy. Tak, może zaprosimy po prostu na kolejne nasze filmiki. Słuchajcie, jeżeli to, co widzieliście na tym filmiku wam odpowiada, no to mamy dla was jeszcze niespodziankę, ponieważ będzie drugi filmik poświęcony Hawanie, na który was serdecznie zapraszamy. Jeszcze mamy winiale z Varadero, myślę, że chętnie to usłyszą. Chcecie to usłyszeć? Jak tak, to zostańcie na naszym kanale. Subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w winiale.